Wspomniałaś dzisiaj, właściwie zostałaś zaproszona na scenę, sprowadziłaś się tutaj tę imprezę razem z Krzysiem. Zdradziłaś, że wystąpił w filmie Botox, którego już niedługo premiera. Powiedz, jak się z nim grało? No tak, mieliśmy razem scenę, bo jeżeli jest się w jednej obsadzie, to nie znaczy, że ma się wspólnie sceny. No ja do Piotrka powiedziałam tylko dzień dobry, a on do mnie i to był koniec naszej sceny. Ale może to i dobrze, bo za dużo razem nie wolno przebywać. Że nie wolno. Liczymy na to, że jeszcze będziemy obsadzeni razem w czymś większym, ale na razie dzień dobry. Natomiast z Krzysiem uczestniczyłam w jednej zbiorowej scenie, kiedy on był istotny, dlatego że jego żona obchodziła urodziny. To jest taka zbiorowa scena, ale ważniejsza ta scena jest dla Mariety Żukowskiej, która się przyjaźni z żoną Krzyśka, filmową żoną Krzyśka. No wiem, że tam będą jakieś śmieszne sytuacje. Generalnie Botox jest bardzo krytyczny w stosunku do mężczyzn i myślę, że taki stwarzający nowe bohaterki w naszej rzeczywistości, znaczy kobiety nowoczesne, które prowadzą linię dramaturgiczną filmu, stawia się przede wszystkim na nie. Jesteśmy tam cztery, to są cztery mocne historie kobiet, które są mocne od strony zawodowej i prywatnej, czyli prowadzą intensywne życie prywatne, ale jednocześnie bardzo intensywnie pracują i są zaangażowane. No zresztą trudno nie być zaangażowanym, kiedy jest się lekarzem.